Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. W części poświęconej symulacjom Rigid Body chciałem jeszcze opowiedzieć kilka słów na temat bake'owania lub też operacji bake. Bake to keyframes jest opcją, którą możemy znaleźć w panelu z fizyką, która jest umieszczona tutaj. Teraz ten guzik jest szary, ponieważ nie mam żadnych obiektów, które byłyby zaznaczone i które by należały do świata fizyki. Zatem usunę napisy, dodam sobie kostkę, tę kostkę umieszczę troszeczkę powyżej poziomu 0 na osi Z, dodam plane'a i teraz tego plane'a ustawię jako obiekt pasywny w świecie fizyki, a kostkę ustawię jako obiekt aktywny. Aby ta kostka ciekawie się zachowywała, mogę dodatkowo przekręcić ją o 45 stopni. Oczywiście, jeżeli teraz uruchomię animację, odbędzie się takie wewnętrzne, proste bake'owanie w moim systemie. Można to obserwować lub też konfigurować na panelu sceny, tam gdzie mamy coś takiego jak Rigid Body Cache. Tutaj jest guzik Bake, ale nie dokładnie o tym bake'u chciałem mówić. Tutaj możemy ustawić sobie tylko start i koniec czasu bake'owania wyrażony w klatkach. To znaczy teraz moja animacja, jeżeli spojrzymy na oś czasu, jest ustawiona tak, że zacznie się od zerowej, a skończy na 3000 klatce. Natomiast silnik fizyki będzie liczył wszystkie wydarzenia od klatki pierwszej do klatki 250. Spróbujmy to skorygować. Niech to będzie klatka, która zostanie klatką pierwszą. Ustawię sobie klatkę końcową jako klatkę setną, a moją animację ustawię tak, aby zaczęła się od pierwszej klatki i skończyła się na klatce setnej. Dzięki temu dopasuję do siebie te dwa czasy, które miałem poprzednio zupełnie różnie ustawione. Po wciśnięciu home oś czasu rozciąga się tak, aby widać było ją w całości. Teraz tak, ustawię się na pierwszej klatce. Jeżeli teraz uruchomię symulację fizyki przez Alt-A, to zobaczymy, że ta kostka sobie spokojnie spadnie i będzie leżała. Jednocześnie dojechałem po zatrzymaniu animacji przez Alt-A aż do klatki 54, co widać tu w tym oknie, również w widoku 3D. I widać, że oś, która była za moim bieżącym położeniem, zmieniła się na taką, która ma taki żółty paseczek tutaj. Ten żółty paseczek oznacza, że część informacji o ruchu tego obiektu w systemie 3D została wybejkowana. Jeżeli się docofał w czasie, to zobaczę, że gdzieś tak do klatki 15 i 19 ten obiekt spadał, potem upadł i tak już leży. Oczywiście ta kostka tutaj ma strefę kolizji teraz ustawioną, niech sprawdza na zakładce fizyki, jako convex hull, więc idealnie można powiedzieć upadła na krawędź i tak sobie stoi. No cóż, po prostu szczęście. Gdybym rzucił monetą, pewnie stanęłaby również tak na sztorc. Tak czy inaczej, do klatki 20 ten ruch się odbywał i jest to już policzone, dlatego jeżeli skrabuję lub przesuwam się po tym pasku czasu tutaj, to widzę, jak ten ruch się odbywa. Ale mimo wszystko nie jest to jeszcze żadna animacja. To jest tylko odtwarzanie symulacji wyliczonej wcześniej, którą mam po prostu zapamiętaną w różnych momentach czasu. Gdybym chciał przenieść w jakiś sposób ten ruch klocka do krzywych, które decydują o jego ruchu, to musiałbym takie krzywe w jakiś sposób zdefiniować. Jeżeli zerknę teraz na panel animacji, to zobaczę, że żadnych krzywych tutaj dla tego klocka nie ma. Klocek jest zaznaczony, oczywiście wszystko jest w porządku, ale nie ma żadnego ruchu. No i teraz ta opcja bakingu, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to nie jest ta, która wiąże się z bakowaniem sceny jako takiej, w zakładce sceny, to wyliczyłoby mi tylko położenia tymczasowo w widoku 3D. Zresztą, jak ktoś się upiera, mogę wcisnąć, mam 100 klatek w pamięci, teraz jest brązowa linia wszędzie w osi czasu, no i ten ruch tutaj został jakoś zapamiętany, nie jest on jakiś szczególny. Może dodam drugą kostkę, aby ten ruch troszeczkę uprzyjemnić. Ustawmy je w ten sposób, no i teraz spróbujmy zobaczyć, co się stanie. Jeżeli odtworzę całą animację, oczywiście od klatki pierwszej, to widać, że tutaj coś się popsuło. Popsuło się dlatego, że kostkę, którą skopiowałem, wziąłem sobie z tej, która już była poprzednio wybejkowana. No więc tak naprawdę musiałem teraz wcisnąć guzik Free Bake i rozpocząć bejkowanie od początku, naciskając go kolejny raz, ale dla pewności, aby te 100 klatek zniknęło w pamięci, spróbuję coś tutaj pokombinować, tak aby ten bake zniknął. Może wystarczy przesunąć którąś z tych klatek, może coś jeszcze innego. Tak czy inaczej, dam Free All Bakes i Bake, aby jeszcze raz się wszystko wyliczyło. I teraz zobaczymy, że obie te kostki w jakiś tam sposób ze sobą oddziaływują, przesuwają się i tak dalej. Ten ruch trwa gdzieś tak do klatki 50 którejś. No dobra, to jest wybejkowane i jak mówiłem, nie wiąże się z żadnym konkretnym ruchem. To jest po prostu zapamiętanie wewnętrznego stanu tego silnika. No i wreszcie przejdę do rzeczy. Bake to keyframes to jest specjalny guzik, który zamienia ten ruch wyliczony za pomocą guzika bake w systemie fizyki na prawdziwy ruch opisany przez krzywe ruchu.
A zatem jeżeli zaznaczę taki klocek, nacisnę guzik Bake to Keyframes, to wtedy pojawia się takie małe okienko i w tym okienku wybieram, od której klatki do której mam wybejkować i jak często ustawiać keyframe na ruch. Obecnie frame step jest ustawiony na 1, co oznacza, że klatki kluczowe będą dodawały się co jedną klatkę. Mogę tak zostawić. Jeżeli teraz wcisnę OK, to odbędzie się bejkowanie tego ruchu, który miał miejsce dla kostki, do krzywych. I te krzywe tu się pojawiły i mam teraz położenia w każdej klatce ustawione, które określają to, jak zachowywała się ta zaznaczona kostka. Druga zaznaczona kostka nie została wybejkowana, a więc o jej ruchu tak naprawdę w krzywych nic nie wiemy. Ona żadnych takich krzywych nie będzie miała. Jeżeli spojrzymy sobie na wartości współrzędnych, widzimy, że nie są w żaden sposób zmienione, mają kolor podstawowy szary, a nie są ani żółte, ani zielone, w odróżnieniu od tej drugiej kostki. Druga kostka ma wszystko żółte, dlatego że w każdej pojedynczej klatce ma ustawione keyframe. Jeżeli teraz na takie keyframe spojrzymy w panelu animacji, to zobaczymy ich całe mnóstwo, że tak powiem, jakby to powiedział Kali, wielkie mnóstwo krzywych i widać, że one są tutaj wybejkowane dosłownie co jedną klatkę. OK, 40, 41, 42 i te krzywe można obserwować tutaj. Jak widać, są dosyć skomplikowane, ponieważ kostka wykonała nawet w takim prostym ruchu kilka skomplikowanych ewolucji. Nawet gdybym usunął tą kostkę, która jest tutaj jako drugi obiekt bez krzywych, to ta, którą mam, która pozostała, będzie i tak wykonywała te wszystkie ruchy zapamiętane w krzywych, a więc moja symulacja od tej chwili zamieniła się w animację. Jest to idealny przykład na to, że mam tutaj łatwe przejście od tego, co symulowałem, do tego, co mogę animować. Teraz takie krzywe mogę modyfikować, mogę część z nich usunąć. Na przykład tu, gdzie ruch się kończy, na przykład w tym miejscu, mogę już w zasadzie usunąć wszystkie pozostałe krzywe. To są te, które znajdują się tu na prawo od osi bieżącej, od tego bieżącego znacznika czasu. Jeżeli wcisnę prawy nawias kwadratowy, to zaznaczę wszystko na prawo od tego swojego obiektu i mogę oczywiście to usunąć. Jeżeli się przyjrzymy, to widać także, że w pewnych momentach te klatki zapisały się ze znacznie mniejszą częstotliwością. No i tu wydaje mi się, że tak naprawdę system wykrył, że ruch w tym momencie został zakończony. Obiekt być może zasnął, być może nie, ale próbkowanie tej ewolucji czasowej odbywało się tutaj ze znacznie mniejszą częstotliwością. A więc najprawdopodobniej system wykrył, że ten obiekt przestał się poruszać i poświęcił mu znacznie mniej uwagi. Dlatego mam o wiele mniej keyframe'ów. No dobra, mogę teraz usunąć. Do widzenia. No i mam teraz po prostu kawałek animacji. I tyle. Jeżeli te krzywe zaznaczę wszystkie przez klawisz A i przesunę w osi czasu gdzieś, to wtedy taka animacja może się rozpocząć na przykład od klatki, dajmy na to 21, a więc z pewnym opóźnieniem i będzie wyglądała dokładnie tak samo jak poprzednio. Dobra, to jest coś, co pozwala nam nagrać silnik fizyki bezpośrednio do krzywych, a potem można to spokojnie animować wielokrotnie, nie martwiąc się już o to, że silnik czegoś tam nie policzył albo policzył niedokładnie. To jest wszystko na ten czas. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia ponownie.